Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie. Niestety może i ostatnim przed dość długą przerwą. Z pewnych powodów, jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć, to opowiem, nie ma problemu. Ale nie tym się dzisiaj przejmujemy. Franek i Mono 137, dziękuję za zostawienie followa na naszym kanale. Dobrze, dzisiejsza tematyka streama, można powiedzieć, jest dość ciekawa. Otóż niestandardowo, ale pokażę wam dzisiaj, jak utworzyć własny serwer, no właśnie 5M. Localhost, gdzie możecie grać sami, bądź z swoimi domownikami. Jeżeli ktoś ma dostęp do waszego internetu, również będzie mógł połączyć się z waszym serwerem. Czyli po prostu lokalny host. Wasz komputer będzie jakby hostował cały serwer. Dobra. Z racji, że już widzę, że zabrało nam się 4 osoby. Oczywiście powtórka całego streama znajdzie się również na kanale YouTube. Tam, gdzie zazwyczaj wrzucam wszystkie filmy, które się dzieją. Jak ktoś będzie potrzebował, zostawię też linka oczywiście. Tak więc co? Może przejdziemy sobie już od razu do konkretów. Czyli na pewno już dawno temu miałem tego streama w planach. Koteczka, dziękuję za obserwajkę. Już bardzo dawno miałem... Dobrze, tak więc to już sobie odkryjemy. I mamy tutaj, co tutaj mamy? Ustawienie serwera i CFX datę. CFX data już też nie będzie nam jakby potrzebna, gdyż to już też zostało zaktualizowane i to już będziemy mieć we własnej stronie. Ale dobrze. Przejdziemy sobie do pierwszej strony internetowej i najważniejsze. Pamiętajcie, żeby nie robić ze syfu. Bardzo często przy robieniu takich rzeczy możecie narobić sobie dużo syfu. Mam na myśli otwarte 20 stron internetowych, 30 eksploratorów plików i jeszcze 30 winragów, ale to już tam mniejsza z tym. Dobrze więc. Przejdźmy sobie już do startu. I tutaj nam się wyświetla taka strona. Co tutaj mamy? To jest podstawowa strona 5M-a. I tutaj wszystko ładnie krok po kroku jest napisane. Jak zrobić artefakt, serwer, to też sobie możemy otworzyć. I tutaj nie zalecałbym, mimo że stronę tu wam zalecę jakby pobrać najnowszego, ja bym nie zalecał. Jak ja pobrałem najnowszego, to mi wyskoczyło informacje o trojanach w komputerze, więc jeżeli już, to polecałbym wam pobierać wydanie 3.3.6.7 z 1 stycznia. Z tym nie ma żadnych problemów, 3.3.6.7. Mamy to wydanie, równo z nowym rokiem 2021, to sobie pobierajcie. Najnowszego nie pobierajcie, nie mam do tego jakby już zaufania po momencie, jak mi wyskoczyło informacje z trojanem. Więc radziłbym uważać, co też pobieracie. I teraz tak, pobieramy sobie tutaj oczywiście builda całego, czyli to. Pobierzemy sobie to 3.3.6.7 już. O, widziałem. Jakby komuś się nie chciało szukać, to możecie sobie zrobić tak. Ctrl F i tutaj macie 3.3.6.7. To sobie pobieram, to jest serwer zip. Przechodzimy sobie dalej do tej strony i tutaj wszystko pisze, jak to wypakować. To oczywiście wam pokażę już, więc tego jakby nie musicie czytać, możecie. I teraz tutaj TXAdmin, tego nie było. Ja tutaj jedyne co wam będę zakrywał na streamie to IP moje internetu, bo się pojawił. Ale tak resztę wam będę pokazał, założę nowe konto. Z tym raczej nie będzie problemu. Dobra. No i tutaj właśnie macie tego TXAdmina, założycie sobie tu swoje konto. Wybieracie sobie właśnie popular template, czyli podstawowy serwer, na którym nic nie ma, sobie sami go zrobicie. No, tutaj STX-y i właśnie tutaj CFX default, czyli wszystko podstawowe. Bo tutaj już macie oskryptowane jakieś coś zrobione, więc jakby wam się nie chciało, chcielibyście zobaczyć, jak już to wygląda oskryptowane, to oczywiście możecie później sobie plumę STX pobrać. Ale jak to zrobić, to może jak się streamy przyjmą, to się nauczę zarządzać bazą, czyli High Schoolem. Mam tu parę skryptów, które właśnie wymagają High School. High School to jest coś takiego mniej więcej, też do tego XAMPP jest potrzebny. I tam macie samą bazę, heksy wszystkich waszych graczy, którzy grali kiedykolwiek na serwerze. I wtedy też macie bazę danych z imionami, nazwiskami i z całą resztą danych o graczu. No i teraz tutaj będziemy mieć coś takiego jak serwer CFG. Czyli po prostu wszystko pozapisywane. Tam oczywiście będziecie wpisywać swoje addony bądź rzeczy. Addony też jak wgrywać mogę wam pokazać w następnym streamie, jeżeli content się przyjmie. Jeżeli będę widział, że faktycznie was to interesuje, to też pokażę w następnym streamie, jak wgrywać addony. Dzisiaj wam pokażę po prostu, jak wygrywać zwykłe pliki 5M.
No i to by było chyba na tyle. Dalej już mamy zwykły segwerk CFG, ale tego już nie będziemy potrzebowali. Tak więc co? Mamy już segwerk zip. Co teraz musimy zrobić? Otwieramy eksplorator plików, przechodzimy sobie na dysk D, gdyż tam zrobimy sobie to i tworzymy sobie nowy folder. Segwerk. Super. Wchodzimy sobie w nasz folder i mamy tu całe nic. Kto by się spodziewał? Otwieramy sobie nasz pobrany plik tego builda i co nam się tu wyświetla? Cała masa plików, które nie wiemy do czego służą. Otóż do tego, żeby nasz serwer działał. Dlatego sobie to wszystko kopiujemy. Jeżeli już to skopiujemy, przechodzimy sobie do naszego pustego folderu i tutaj je wklejamy. Jest to niezmiernie proste. Ctrl-A, Ctrl-V, Ctrl-A, Ctrl-C i Ctrl-V do naszego folderu. Czyli po prostu zaznacz wszystko, skopiuj i wklej. Możecie oczywiście sobie ręcznie to przenieść. Tak bierzecie i przenosicie, ale ja mam przyzwyczajenie do takich skrótów. Tak więc co? Spray, hey, wow. No wiem, może troszkę zaawansowane. Ale długo już w tym siedzę, robię sobie localhosty, testuję wszystko, więc localhosta już chyba to jest mój 7 localhost, którego będę zakładał, więc już jakoś tam wprawy mam w tym. Jakby ktoś miał oczywiście jakieś pytanie, to możecie pisać mi na priv. Na Discorda oczywiście mogę wam napisać na czacie mojego Discorda, jakby ktoś miał jakieś pytania. Tutaj macie Discorda. My sobie już przejdziemy dalej. Mamy co tutaj mamy? Mogę moda byczku? To na Discordzie wszystkie informacje co do moderatora i pod komendą moderator, jeżeli sobie wpiszesz sam mod. Nie wiem, nie pamiętam już. To teraz tak. Mamy tutaj wszystkie skrypty. Nas tutaj interesuje tylko FX Server. Bomba 0700. Dziękuję za zostawienie followa. Wejdziemy sobie w FX Server i nam się coś tu odpala. Przeniosło nas do strony, tutaj zezwolimy na dostęp. I teraz tutaj pokazuje nam się nasz link do strony. I oczywiście pin. Tak więc co? Pin już się sam nawet wpisał, więc fajnie. Dajemy link account. I tutaj nasze informacje. Tak, zezwalamy. I teraz password. A czemu to jest moje konto? Ja chcę nowe. Mogę nowy? Chyba nie mogę, dobra. Spróbuję się zalogować na moje obecne konto. Sekundka. Wpiszemy sobie hasło. Aha. Sekundka. Save. Dobrze. Jesteśmy z powrotem i wyskakuje nam coś w tym stylu, czyli welcome, mamy tutaj nasz serwer, wystarczy tam jeszcze parę kroków wykonać. Tak więc dajemy next. Krótka nazwa. Testowy serwer na stream. O, za długa nazwa. No to serwer stream. Okej. Okay. Dajemy sobie dalej template i tutaj zaznaczamy sobie popular template. Przechodzimy sobie dalej. Dalej. Halo? Halo? Dlaczego? Chwila. Co tu się, dlaczego nie da się przejść dalej? Pytanie? Please select the plain tape. Zaznaczyliśmy. No i co dalej? Andrzej, wkreszujemy sobie moją stronę. Siema, Andrzej. Jeszcze raz. Testowy segwer. Serwer stream. Dalej wybieramy sobie. O, dobrze, i teraz zadziałało. CFX. I tutaj wybieramy sobie lokalizację pliku. To tutaj robimy tak, jak nam zaleca. I we are almost there. Czyli po prostu jesteśmy już prawie. Maxik 0009. Siemano, witam. I mamy tutaj, proszę zobaczyć, nasz tutaj CFX serwer data. Tak więc zatwierdzamy sobie wszystko. Idziemy dalej. Teraz nasz key licencji. I mamy Keymaster. I Spunk Cox. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję ci bardzo. Moje już te urodzinki kolejne są posiadane. I teraz tak. Ja sobie na to wejdę. I od razu zbadaj element, co masz swoje IP. Żeby tutaj nie było żadnych niedogodzeń. Tutaj kaptachę jeszcze trzeba zrobić. Tak wygląda kaptacha, jakby ktoś pytał.
Trzeba rowerki pozaznaczyć, więc zaznaczamy rowerki. Jeszcze nie wiem, nie ma rowerka już. Dobra. Trzeba się zalogować. Więc syncing. Klikamy sobie. No i tutaj mamy coś takiego. Ja tutaj troszkę tych kodów już narobiłem. Ten sobie zdeaktywujemy. I sobie zrobimy... Albo nie, niech będzie ten. Nie użyjemy sobie tego tutaj klucza. Ja sobie w go wejdę, żeby go wejść klikamy to ID. Tak więc poczekajcie, ja sobie to kliknę. I tu jest moje IP. Tak więc zbadaj element. I ja tutaj zamiast mojego IP napiszę IP internetu. Dobrze. Tak to wygląda. To sobie zamknę. I tutaj mamy IP i jest nasz klucz. Ten klucz jest zamazany. Nie powinniście go nikomu podawać. Ja oczywiście po live ten klucz deaktywuję, żeby nikogo nie natknęło go użyć. I tutaj ja już sobie go biłem na tym serwerze. Jeżeli ktoś by nie wiedział, jak to założyć, no to oczywiście dajcie sobie gagistek. I tutaj macie label. To możecie sobie wpisać tutaj nazwy. XD. Serwer IP, adres, no to poczekajcie sekundkę. To ja sobie tutaj IP skopiuję. Register. Wykreślenie, dobra, mam skopiowane ID. Tu jest nasze BD, to na razie tego nie będziemy wybiegać. Tutaj order i tutaj nas pyta o serwer. No to możecie wpisać cfx.g, to jest po prostu Fiverr jakby. Dobra, i tutaj dajemy generate. Tylko, że tutaj trzeba adres IP wpisać. Czyli tutaj wpisujecie nasze ID. IP internetu. Dobra. Ja sobie to wkleję tutaj. I klikam generate. IP sobie oczywiście zamarzę. Nasze IP. Ok. Dobra, i tak to wygląda. Mamy nasz klucz. Ten klucz trzeba skopiować oczywiście. I idziemy tutaj wkleić ten klucz, czyli go tutaj zostawiamy i dajemy run receipt. Cała się dalej pokazuje, po prostu serwer się odpala, jakby aktywuje. No i wyskoczyło nam coś takiego. Tu jest resource, czyli po prostu nasze pliki serwera. Tu jest serwer, czyli CFG data. Tak to na razie wygląda. Tak więc to sobie zamykamy. Ciach. No i co? Tutaj dajemy next. I teraz mamy tak. Pokazuje nam się tutaj takie literki, cyferki. Co to oznacza? To nas nie interesuje kompletnie. Tu mamy endpointy. I teraz tagi naszego serwera. Nam nie będą potrzebne, gdyż tylko my będziemy mieć dostęp do tego serwera. Jeżeli byście serwer odpalili na jakimś tam hoście, to wtedy byście mogli tego użyć, to by jakiś miał sens. Hostname, czyli po prostu nasz serwer, to sobie możemy edytować. Tutaj jeszcze tutaj do swój dopisek, to tego nie potrzebujemy. Nasz license key, locate, czyli got.ag. No i tutaj mamy te resursy zostaną odpalone na starcie. No i mamy resursy, nie? Dobra. No i tutaj mamy administratorów, ale to za chwilkę. Dajemy zapisz i wystartuj serwer. W ten oto sposób wystartował nasz serwer, pokazał nam się konsola. Możemy sobie włączyć tryb ciemny, który ja oczywiście tutaj propsuję, bardzo mi się podoba. No i tak, mamy konsolę, mamy dashboard. Tak więc co? Możemy już sobie... tutaj macie coś takiego. To sobie możecie chyba zamknąć. Tak, to możemy zamknąć. Jeżeli odświeżymy stronę, to jest wszystko ok, ale tego nie zamykamy. Bo jak to zamkniecie... Jak to zamkniemy, to... Nam się wszystko wyłączy. Będzie brak odpowiedzi. Jak odświeżymy stronę? Czas na reklamę? No to będzie localhost offline. Jak jest tu jakiś redaktor, to proszę odpalić reklamę. Jeżeli nie, to nie. Dobra. I teraz dajmy na to, chcecie z powrotem załączyć swój serwer. No to dajmy na to, mamy wszystkie eksploratory wyłączone. Odpalamy sobie nasz eksplorator plików. Wchodzimy na dysk, w którym zapisaliśmy. I tutaj nam się stworzył plik start3367. Możecie sobie zrobić jakiś skrót do tego na pulpit, żebyście nie musieli tego szukać. Dajmy na to, macie zawalony dysk, nie? To wiadomo jak jest. Szukacie utwór skrót.
dajecie sobie coś takiego, no i przepuszczacie tutaj, zmieniacie sobie nazwę. Server start. Ctrl A, Ctrl C. I tutaj ustawiacie taką samą nazwę. I taką samą nazwę ustawiacie tutaj. Dobra. Macie server starta. Fajnie, tego nie usuwacie, bo to jest ten wasz tutaj jakby skrót. Więc to niech to tu jest. No i klikamy naszego server starta. I odpala nam się oczywiście cały serwer. Czyli jest super. Standardowo. To sobie możemy zamknąć. To jest nam niepotrzebne. To minimalizujemy. Tego nie zamykamy, ponieważ nam wywali serwer cały. No i co? Logujemy się. Login. I jesteśmy. Co my tutaj widzimy? Na starcie mamy dashboard. Czyli po prostu start, jester, stop serwer. Gracze, jacy wchodzili na serwer. I dana komenda, czyli możemy tutaj broadcast admin message, czyli po prostu wiadomość w grze, ale to nam będzie niepotrzebne, jeżeli sami będziemy grać. Start reset resource, czyli po prostu wystartujemy albo zrestartujemy dany tutaj jakby wasz plugin, czy tam skrypt, zależy. Stop resource, czyli zatrzymujecie resursa, czyli skrypt czy plugin. Odświeżacie resursa i check txadmin client, czyli po prostu sprawdzenie txadmin klienta. Czekopak, dziękuję za obserwajkę. No i kick all players, czyli wyrzuca wszystkich graczy za podanym powodem. Dobrze więc. Dalej mamy players, czyli po prostu tutaj gracze grają. Możemy sobie się zbanować, ale to wam zaraz pokażę, jak to będzie wyglądać. Mamy live comment, czyli po prostu na żywo tutaj jakby konsola. Resources, czyli wszystkie nasze resursy. I tutaj możecie sobie podstawowe też odpalić. To możecie odpalić, z tym nie ma większego problemu. Chat jeszcze. Player names. Jak to sobie odpalicie, to ok, ale po restarcie serwera wam się to wyłączy i będziecie musieli to włączyć na nowo. Jeżeli wam się to, więc jeżeli wam się to podoba, to po prostu ok, jeżeli nie, to musicie sobie to jakoś odpuścić. Web admina ogólnie, jak odpalacie, w sensie chcecie włączyć sobie, to wyskakuje coś takiego. Szczerze jeszcze nie doszedłem do tego, jak to odpalić. Czas na reklamę? Dobra, słuchajcie. Jak tak bardzo chcecie tą reklamę, to ja wam mogę zaoferować. To przynajmniej się pochwalicie, jaka była reklama. Dobra, i mamy server log, czyli na razie txadmin został po prostu zaodpalony. CFG editor, czyli coś, z czym będziecie się spotykać cały czas. Przy każdym dodawaniu skryptu będziecie wpisywali ensure bądź start. I tutaj nazwa skryptu. Diagnostyka, wiadomo. Jak wygląda wasz komputer, jak host machine. U mnie very slow, gdyż mam stare kompy po prostu. Jak już mówiłem, niestety tego lepszego już nie mam z pewnych powodów. Nie chcę się tutaj tłumaczyć, co się stało, ale po prostu no głupio wyszło i tyle. Admin manager, czyli po prostu jesteśmy tutaj masterem hota. Takes z admin log, czyli po prostu to, co nam się pokazuje w tej konsoli. No i settings, jak to settings, czyli ustawienia. Możemy sobie tutaj ustawić na przykład player manager. Whitelist chcę sobie odpalić. Mogę wam to odpalić, pokażę. To sobie możemy zmienić, na przykład twoje ID, spolszczymy sobie to. Proszę dołączyć na Discorda. Dołącz na Discord. Nie macie na UL. Dobrze. Dalej, co my tam mamy, co możemy sobie jeszcze zedytować. Tu już nic nie ma. Monitor starter. Tu możemy sobie ustawić godzinę restartu. Dajmy na to 20, będzie za godzinkę, to zobaczycie, jak to wygląda. Albo 19.30. Możecie też po przecinku poustawiać, nie? To będziecie mieć więcej tych restartów. 19.30. Zapisujemy. Discord. Tutaj możecie utworzyć swojego Discord bota, jak na przykład macie na Majorce. Coś w tym stylu. Majorka bota macie, nie? I tam pokazuje wszystko na serwerze. Tam logi są ukryte. Dla graczy te logów nie widzą. No i po prostu taki jest Discord. No to później mogę wam pokazać, że czytali na następnym live'ie też. IP status comment, czyli tego, co na razie nie robimy, bo to jest niepotrzebne. Player manager. FX server. No i tutaj mamy jeszcze English, czyli language. Tutaj sobie ustawicie na polski, to mam większość napisów też już z polszczy. Dobra, ale przejdźmy sobie już do najciekawszego, czyli uruchomienia naszego serwera.
Na pewno potrzebujemy wystartować Five'ema. To te niepotrzebne strony już sobie pozamykajcie. Tego nie będziecie potrzebować. Odpalamy tak więc Five'ema. Mamy Five'ema. Jak już widzimy, tutaj nam się pojawia localhost. Jeżeli serwer nie zadziała, źle coś zrobiliście i po prostu będzie wyłączony, to tego tutaj nie będziecie mieć. Czekajcie, niech to zniknie. Okej, serwer jeszcze działa? O, dobra. No i teraz znika. Jeżeli coś zepsuliście, to tego nie będzie. I tego nigdzie się w ustawieniach jakby nie odpala, nie ma takiej opcji. To się odpala właśnie poprzez to, że serwer wam działa. Jeżeli wykryje waszego localhosta, to wam się to tutaj pojawi. Zaraz zobaczycie faktycznie, że się pojawi. I się właśnie pojawiło. Dobra, tak więc klikamy sobie ten localhost i tutaj nas łączy oczywiście. Jeżeli też chcemy, to możemy popatrzeć gdzieś w logi, co się dzieje. Tutaj mam live comment, to się raczej nic oprócz connecta nie pokaże. Server log. Też nie bardzo. No i tutaj też średnio, więc w logach akurat nic ciekawego nie zobaczymy. Ale nasz serwer już się załadował. I mamy mapę. Klikamy escape. I co się dzieje? Wczytuje nas do serwera. Brawo, udało nam się utworzyć serwer Five'em. Co można w nim robić? Zapytać. Całe nic. Możemy tylko biegać. Ojejku, nakładkę Steam mam. Znowu na shift tab się mi przebindowało. Na tym serwerze kompletnie nic nie możemy robić. Jesteśmy, można to porównać, lokalnym obywatelem. Jesteśmy po prostu, mamy nawet skina lokalnego i możemy się, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak w GTA Online czują się lokalni, no to tutaj macie pierwszy najlepszy symulator, nie macie broni, nie macie możliwości niczego, klikacie wszystko, nic się nie dzieje, możecie się tylko ruszać. Jedyne co możecie, czego nie mogą lokalni, to zajebać samochód. Tego lokalni akurat nie mogą. I to jest wszystko, co możecie robić. Możecie się tam też bić z lokalnymi na pięści. No ale oczywiście, jak wiadomo, to jest za mało. Dlatego sobie opuścimy nasz serwer. Chociaż na razie nie musimy. Wiecie co, nie odbiegajcie tych czasów na reklamę, bo to nie działa. Tracicie tylko punkty tam. Zalecam coś przeznaczyć na coś innego, albo po prostu sobie zaoszczędzić, bo nie wiem, ale to nie działa. Lipa, miłego. Dobrze. Tak więc co? Zaczniemy może sobie od wgrania pierwszego skryptu. Czyli zamykamy sobie niepotrzebne rzeczy, to sobie możemy zminimalizować. To tutaj sobie możemy zamknąć, to nam jest niepotrzebne. Winrara też pamiętajmy, żeby zamykać, żeby po prostu sobie nie robić syfu. Otwieramy Discorda, wchodzimy tutaj naszego Discorda, gdzie przygotowałem sobie wszystko. I tutaj macie kody też, czyli do Sima i do Keymastera. To by było potrzebne na starszej generacji, to już wam się nie przyda, więc ja te kanały po prostu napiszę, że to jest tam nieobowiązkowe. No i co? Dalej mamy skrypty. Skrypt wgram na razie tylko jeden i to będzie V-Man. Mogę jeszcze wgrać zamykanie drzwi w samochodzie, jeżeli będziecie chcieli, ale po prostu to jest słabo zoptymalizowane i mega spadłem na tym FPS-y. Reszta jest wymagany HateSQL, czyli po prostu baza danych i tam mamy HUD i EQ i po prostu easy admina. Dobra, poczekajcie sekundkę, bo ktoś chyba do mnie z życzeniami dzwoni. Chwila przerwy. Dobra, panowie, jestem z powrotem już. Szybkie rzeczonka poleciały. Wracając, mamy te skrypty. My sobie oczywiście pobierzemy tylko V-menu. Tak to wygląda. Proszę zobaczyć. Odpalamy sobie. I co tu widzimy? Release V-menu 3.3.1, czyli najnowsza wersja. Zjeżdżamy sobie na sam dół i mamy tutaj taki kwadracik. Klikamy sobie w ten kwadracik. Source kodów nie chcemy. My chcemy kwadracik. Otworzymy sobie to. No i wtedy co nam się tutaj ukazuje? Ukazuje nam się kolejny WinRAR. Tak więc tak. Powiększymy sobie to. Otwieramy sobie nasz plik. I teraz dodawanie skryptów. Jest to banalnie proste. Wręcz można powiedzieć, że mózg tylko przeszkadza przy takim zadaniu. Odpalamy sobie takes server tutaj, takes data. Wchodzimy w CFX default. Resources. I tworzymy sobie nowy folder script. Oczywiście możecie tego nazwać dowolnie, ale ja sobie to nazywam tak, żeby po prostu było wiadomo, o co chodzi, żeby pasowało też do tych nazw.
Scripts, dobrze napisałem. Zamykamy sobie kwadratowym nawiasem. Oczywiście możecie to tak wszystko na pałę też wrzucać. Wiadomo, nie potrzebujecie żadnych folderów i wtedy pili ostać tylko szrug, ale to wiadomo, że później jak czegoś szukacie, to szybciej to znajdziecie. Dobra. Wchodzimy sobie w ten nasz folder i nic tu nie mam. Tak więc tworzycie sobie folder vmenu. Vmenu. I wszystkie pliki zgrywacie do tego folderu. Kiedy wam się już to udało, możecie zamknąć to. I tutaj zapamiętujemy, że to tu jest, gdyż jeszcze nam się to w dalszej części przyda, głównie przy wgrywaniu samochodów i przy edycji mapy. Vmenu tutaj jest bardzo przydatny. Ale dobrze. Przechodzimy sobie do naszego txadmina CFG Editor. I teraz tutaj, jeżeli utworzyliśmy folder scripts, to robimy tutaj przerwę od tego i piszemy hashtag i z dużej litery sycyrytysy. Dalej robimy enter i wpisujemy ensure albo start, jak to woli, vmenu. Następnie dajecie save file. UCFG is too small. Great. Shouldn't we are saving backup? Dobrze, tutaj coś zapisało, jakąś tutaj opcję powrotną. Wyłączacie sobie tutaj default resource. Dajecie sobie restart, reload. I wtedy wam się pokazuje wasze vmenu. Je sobie oczywiście startujecie. Couldn't load resource list. I coś się zepsuło. Całkiem możliwe, że po prostu nazwa folderu się nie zgadza z tym, co napisałem tutaj. Zaraz sobie porównamy. CFG Editor. Możliwe, że po prostu coś źle napisaliśmy. Zaraz sprawdzimy. Okej. Okay. Mamy tutaj tak. Nie, dobra. Wszystko dobrze napisałem. Zobaczymy, czy to się wystartowało. Ale tak, wystartowało się, więc ten błąd był nieważny. Wchodzimy sobie w naszego Fivema oczywiście. Wejdziemy sobie w localhosta, nie mam pojęcia, dlaczego z niego wyszedłem. Dobrze, tak więc jesteśmy. Jak widzicie, wczytało mi postać Damiana Cartera, czyli moją postać, którą odgrywam na RP. Ciekawostka. Na RP mam tę samą datę urodzenia, co w prawdziwym życiu, 8.02, tylko że różni się rok troszeczkę. Ale dobra, mniejsza w to. Klikamy sobie teraz M i nam się wyświetla vmenu. Z racji, że ja na innych serwerach już grałem i sobie zapisałem, to mi się tutaj wczytały rzeczy. Wy tutaj nie będziecie mieli nic zrobione. Więc pierwszą rzeczą, którą robicie, to wchodzicie player, player options i tutaj macie wszystkie umiejętności. Możecie sobie run, swim dać, super jump, no ragdoll i tak dalej, god mod. Czyli po prostu, żeby wam nic nie przeszkadzało, żeby mogliście się czuć swobodnie na swoim serwerze. Jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić postać MP, Pet Combination, Create Mal Character i robicie sobie postać. Tu ja to czuję, oczywiście nie robię postaci, gdyż już mam. Daję sobie save, Damian, spawn. I mam swoją postać. Przechodzimy sobie dalej. Weapon options, czyli get all weapons, remove, unlimited ammo, no reload i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie bronie. Ja też tutaj mam porobione po prostu wszystko na full, czyli po prostu sobie to biorę i wszystkie branie mi się dodają zaraz. I mam już wszystko stuningowane. Tutaj, zobaczcie, no. Wszystko ładnie podrasowane jest. Tu jakieś dodatki fajne, jakieś celowniki i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest teraz nieważne. Ważne jest teraz nasze vmenu. Co nam daje? Na pewno pod F2 mamy noclip. Na lewym shifcie możemy zwiększać prędkość, pod Q możemy zwyżać się, pod Z zniżać. Fajnie? Fajnie. Dalej. Mamy opcję respienia pojazdów, czyli spawn vehicle, add-on vehicles, nie mam żadnych, ale do tego sobie przejdziemy zaraz. Jakieś tutaj blistego. Mam jakieś fajne autko. Super, super. Dalej. Możemy sobie zapisać pojazd. Tutaj mam kilka zapisanych add-onowych, ponieważ testowałem je zanim zrobiłem tego live'a. Jest wszystko fajnie. Personal vehicle, czyli po prostu ustawienia sobie do vehicle, ale to już się zapoznacie, jeżeli będziecie chcieli. No i miss settings, czyli na pewno teleportacyjne opcje. Możemy sobie zaznaczyć waypointa. Wejdź tutaj. Teleport waypoint i nas przeteleportuje. Fajne, fajne. Teleport course, czyli możemy sobie wpisać własne koordynaty. Teleport location. I to też wam pokażę, jak sobie ustawić już różne lokacje, żeby już było to zrobione. No i oczywiście zapisanie miejsca teleportacji. Fajnie, fajnie. Dalej teleport tools, czyli mamy autobus, denerwuje was, nie mamy autobusu. Chcemy zobaczyć koordynaty, to nam też się przyda.
mamy koordynaty, chcemy tutaj wehikul, tutaj jakby zaznaczenie wehikla, mamy zaznaczenie wehikla. Zaznaczenie propów, zaznacza nam propy. Zaznaczenie pedów, zaznacza nam pedy. Zaznaczenie entity jakieś, nie wiem co to jest, no ale coś to na pewno, nie widzę, nic nie zaznacza. Entity models, czyli no też to samo co tam wyżej, tylko że modele. No i show the network owners, ale tego nie będę wam pokazywał. Tutaj możecie sobie też czas edytować, jak ma szybko lecieć noc. Patrzcie, teraz będzie troszkę szybciej to szło, troszkę się tam objaśniło. No i co? Dobrze. Teraz tak, tutaj mamy oczywiście jakieś opcje, pokaż KMH, K-Beans, to sobie możecie na przykład na teleporta ustawić. Wtedy jeżeli to sobie ustawicie, wyznaczycie sobie waypoint i klikniecie F7, to was od razu przeteleportujecie, nie musicie tam wchodzić. Dalej co macie, connection options, czyli tutaj wyjście, dołączenie, localization display, czyli tutaj też pokażę wam lokalizację. Show time on screen, czyli pokażę wam czas. Zobaczcie, że tam gdzie powinno pokazywać ilość kamizelki, pokazuje mi godzinę w grze. Dev notification, jeżeli na przykład bym umarł jakimś sposobem, no to wyskoczy informacja, że umarłem. Jeżeli ktoś dołączy do waszej sesji, też wam się to pokaże. Tugle Night Vision, Noctowizja, Tugle Thermovision, Thermovizja, czyli czysty wallhack. Bardzo fajny. Location blips, czyli właśnie to, że widzimy te blipy, tutaj sklep. Jeżeli to sobie wyłączymy, no to tego oczywiście nie będzie, ale zalecam włączyć, bo później do tego sobie przejdziemy jeszcze. Show player blips, czyli po prostu jeżeli ktoś wbije do was serwer, to będziecie mieć taką kropkę jak bieta online. Player names, czyli nazwy graczy. Respawn as default MP character, czyli jeżeli sobie ustawiłem, że mam ten charakter jako podstawowy, to mnie respi. Restore player appensure, czyli po prostu też zapisuję waszego skina, jeżeli zginiecie, wam go nie usuwa. Restore player weapons, czyli po prostu jeżeli wrócicie na serwer, to wam powinno zapisać broń. Mówię tutaj powinno, bo mi nie zapisuje, nie wiem dlaczego. Hide radar, zniknij radar. Hide hood, zniknij hood, czyli znika hood. To nie wiem, w czym się przydaje. Blokuję po prostu kamerę, że macie coś takiego. Nie wiem, może komuś się spodoba. Kamera vertical rotation, nie wiem co to daje. A w helikopterach jest przydatny, dobra, nie mam helikoptera na razie. No i zapiszemy po prostu swoje ustawienie, czyli to co ustawiliśmy, klikamy, zapisujemy i wszystkie co ustawiliśmy mamy zapisane. Tak więc jeżeli V-menu mamy już za sobą, teraz przydałoby się to autko jakoś usunąć, prawda? Dobrze, czyli przechodzimy sobie do naszego Discorda z powrotem. I dalej mamy komendy. Mamy komendę kag, dev i revive, do której oczywiście hate scroll jest potrzebny, czyli jeszcze dzisiaj nie pokażę. Jeżeli chcemy usunąć po prostu pojazd, klikamy sobie tutaj DV, czyli vehicle time. Jak to było? Delete vehicle, o. No i tutaj pobieramy pierwszy z góry, WK Delfech. Kiedy to nam się już pobierze, mamy tutaj plik. To sobie minimalizujemy, otwieramy tutaj nasze resursy i tworzymy sobie nowy folder. Możemy do skryptów, możemy sobie nowy folder utworzyć. Ja sobie zazwyczaj tworzę folder comment. Mamy comments. Wchodzimy sobie w to. Ustawiamy. I zmieniamy nazwę. Oczywiście nie musicie, ale ja wolę sobie zmienić na DV comment, żeby było wiadomo o co chodzi. Następnie standardowo wchodzimy sobie tutaj, czyli do naszego tutaj serwera CFG editora. I podobnie jak z V-menu, hashtag commands. I tutaj ensure dv command. Zapisujemy sobie plik. Wchodzimy w resources. Odświeżamy. I mamy dv command. Startujemy sobie. I wszystko jest ok. Dalej, zaraz będziemy mieć samochody, to wam polecam zostać. Pokażę wam jak mniej więcej robić handlingi sobie. Co też będzie bardzo ciekawe. Ale dobrze. Mamy naszą komendę dv-command. Jak ją użyć? Zastosowanie bardzo proste. Odpalamy sobie czat. O, restart serwera tutaj możecie też zobaczyć. Wpisujecie sobie dv, enter, samochód znika. Przeciwieństwo tej komendy to oczywiście wezwanie samochodu. Czyli zamykamy sobie to. Wow, do kwadratu. No, widzisz. Wracamy sobie na Discorda i jedno wyżej. Komendę kag. Podobnie jak z poprzednią komendą. Pobieramy sobie ją, to możemy zamykać. Pamiętajcie, nie róbcie sobie syfu, bo później się ciężko ogarnąć. Zminimalizujemy,
Otwieramy tutaj nasz tutaj comments folder. I tu już jest car comment, czyli tak jak lubię. Jeżeli nawet nie chce wam się tego wpisywać, po prostu Ctrl C robicie nazwę. Wchodzicie do waszego txadmina. CFG editor. I tutaj tak samo. Ensure car comment. Zapisujecie plik. I wpisujecie sobie car adder. I nic się nie dzieje. Dlaczego? Jest to bardzo proste. Nie załączyliście komendy. Dlatego musicie wrócić, zreloadować, zrefreshować, jak to woli. To sobie zamknąć. I wystartować komendę. Wtedy, oczywiście, jeżeli wrócicie sobie do FiveMo i wpiszecie car adder, pojawi wam się adder. Proste, proste. I możecie sobie pojeździć ładnym, lokalnym Bugatti. Dobrze, jeżeli mamy dwie komendy, praktycznie najważniejsze komendy, dotyczące samochodów, przydałoby się jakieś addonowe, fajne samochody. Czyli usuwam sobie i wracamy do naszej tutaj strony. Zamykamy sobie oczywiście standardowo niepotrzebne rzeczy. To sobie minimalizujemy i wchodzimy tutaj. Samochody. Jakie mamy samochody? Audi R8, Audi Q8 i Pagani Hyundai. Dobra. No to co? Pobierzemy może sobie wszystkie trzy od razu. O czemu by nie? Cyk, cyk. Ojku. Jeszcze cyk. Dobra, mamy wszystkie trzy. Lecimy. Oj nie, nie chcę udostępnić. Pobierz. 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 I pobierz. W ten oto sposób pobierają się trzy piękne autka. Oczywiście to są tutaj dopiski Fivem. Jeżeli macie dopisek Fivem, jest to również najprostsza wersja dodania samochodu. Addon jest troszkę bardziej skomplikowany, potrzebujecie tam poszperać OpenIV w tutaj plikach GTA, on waszego głównego. Troszkę, jeżeli byście zapomnieli sobie później poczyścić, mogłoby to grozić banem, więc jeżeli nie jesteś za bardzo zaawansowany, no to zalecałbym jednak używać tego tutaj rozpisku Fivem, dlatego teraz go pokazuję. No i co? Pobrało nam się Audi R8, tak więc możemy już sobie otworzyć. Pozamykamy sobie te dwie strony. Zostawimy tylko jedną, żeby tam się wszystko pobrało do końca. No i co? Discorda na razie możemy sobie zminimalizować na dłuższy czas. Tutaj również. No i tutaj wchodzimy sobie w nasz DiskD. TX Server, CFX Default, Resource. I tworzymy sobie nowy folder pod nazwą Cars, czyli samochody. Jeżeli mamy folder oczywiście, no to wchodzimy sobie tutaj i mamy addon 5M. A co się stało? Dlaczego nam tego wywaliło? Ciekawe, dobra. Przenosimy sobie nasze auto R820. Następnie idziemy sobie po kolejne. Czyli otworzymy sobie jeszcze jeden eksplorator plików. Pobrane. Tutaj mam wszystkie rzeczy, które pobraliśmy. Audi nasze Q8. Również addon 5M Q820. I Pagani Hyundai, nie wiem jak się wymawia sobie. No i również przenosimy sobie. Mamy trzy piękne samochody przeniesione. To sobie zamykamy, gdyż nam już nie będzie potrzebne. Teraz będzie nam potrzebna tylko strona i oczywiście ten folder. Tak więc ustawiamy sobie wszystko ładnie. No i co? To sobie zamkniemy, gdyż nam jest już potrzebne. CFG editor. I podobnie jak z poprzednimi rzeczami, hashtag spacja cars i lecimy. Ensure, to sobie można nawet skopiować, wkleić jeszcze dwa razy. Dobrze, no i wpisujemy po kolei. To sobie do pewności skopiuję, bo ta nazwa troszkę no nie jest za łatwa w wymówieniu, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak tam reszta. Huayag, jakoś tak. Nie wiem, nie chciałbym literówki popełnić. 820. Mam wszystko wpisane, tak jak mówię, bardzo proste. Nie powinno sprawić żadnych problemów. Co do addonów, to na kolejnym streamie widzę, że chyba warto będzie, ponieważ fajnie się przyjmuje, jest duża oglądalność całkiem. Dobrze, następnie sobie reloadujemy. I mamy nasze trzy auta. Nasze trzy auta oczywiście sobie wystartujemy. No i co? Działałem, działałem. Jest dobrze, jest dobrze.
Wejdziemy. Aha, już wiem, czemu serwer wywaliło. Tak zwany automatyczny gestart. Trwa restart serwera, planowany gestart o 19.30. Wszystko zrozumiałe. Dobra, tak więc lecimy. Mamy nasz tutaj serwer. V-menu robi swoje oczywiście. Czyli po prostu szybki bieg, szybki skok, wszystko szybkie. I teraz tak. Zrobiliśmy Jolta. Niech będzie R8. Czyli wpisujemy R820. Pojawia nam się Audi. Bardzo ładne Audi, tak wygląda. Ładnie dodane, bez większego problemu. Add-on 5M oczywiście. Wystarczy, jeżeli szukacie, to 5M wystarczy wpisać i będziecie mieć. Później jeszcze w dalszej części pokażę, jak wyszukiwać samochody. Tak więc co? Mamy samochód, jest wszystko fajnie. Powoli jeździ, prawda? 100 km ledwo, Audi R8. Trochę mało. Trzeba jakoś podkręcić. No to co nam pozostaje? Pozostaje nam przejść do plików samochodu R820. Oczywiście też pamiętajcie, że nazwa może być, nazwa folderu może być inna od samochodu. I tutaj macie zawsze gest wam pisze na samochód. I teraz macie tak. Macie handling. To się nazywa handling. Czyli po prostu jak samochód będzie jeździł. Co my tu mamy? Masę. Mamy tutaj wyważanie. Tutaj centra, multiplayer. Mamy tutaj driveway front. Czyli driveway back, czyli po prostu jak to będzie wyglądać auto, czy się będzie bardziej do przodu, do tyłu nachylać. Ilość biegów, 6. I to nas interesuje, jeżeli chodzi o przyspieszenie F Integral Drive Force. I teraz proszę uważać, klikamy sobie 1. Zapisujemy pod Ctrl S. I oczywiście trzeba zresetować. Co by się stało, gdybyśmy w tym momencie zresetowali samochód? Otóż nasz samochód by zniknął. Gdyż zostałby zresetowany, nie zdefałkowalibyśmy go jeszcze, co spowodowałoby to, żebyśmy nie mogli już zrespić tego samochodu. Jeżeli byśmy chcieli go ponownie zrespić oczywiście, no to byśmy musieli restartować cały serwer, a na to nie mamy raczej czasu. Myślę, że tego wam nie trzeba przedstawiać. Respujemy sobie nasze R820. Zobaczmy, jak jeździ. Podkręcono o jeden stopień. Zobaczmy, że efekty widać już na pierwszy rzut oka. Już zamiast marnej stówy to już jest potężne 250 km. Jeżeli dla kogoś dalej to mało, nie ma problemu. Zrobimy sobie bolida. Jak zrobić bolida? Bardzo proste. Dajcie sobie na 2, Ctrl S. I pamiętajcie, jeżeli nie jesteście jakimś dobrym tutaj edytorami handlingów, jakimiś karmasterami czy coś tam innego, nie zmieniajcie, że na przykład zmienicie sobie przyspieszenie, biegi, tutaj siłę, tutaj z hamulców, tutaj skręt jeszcze, zmienicie sobie tutaj trakcję, zawieszenie, bo nie wiadomo, jak to zrobicie. Zmieniajcie sobie po jednym. Ja nie mówię, że też jestem jakimś prokoksem w tych handlingach, więc też sobie robię po jednym. I jeżeli coś by wam się zepsuło, to wiadomo, szybki Ctrl Z i mamy naprawione, nie? Jeżeli się już na tym znacie, no to wiadomo, możecie sobie już zrobić tam segment, bo wiadomo, że wiecie, co robicie. Zobaczmy, podkręciliśmy sobie o jeszcze jeden stopień. No i jak widać, jeszcze szybciej się rozpędza. Wcześniej mieliśmy już 250 limit, ale zobaczcie, że spadło trochę na skrętności. Już wypada tutaj z trasy nasz samochód. Zobaczmy, ile teraz wyciągnie, ale już widzę kolejny zakręt na mapie. No 250 już bez problemu dobija. Ale zakręty tutaj to jest nasze wyzwanie. Tak więc cóż, trzeba poprawić na pewno skrętność, żeby lepiej skręcało. Tak więc zmieniamy sobie. Szukamy sobie tutaj Traction Curve Max. I tutaj mamy na 2700. Tak więc najpierw sobie zmienimy maxa, ustawimy sobie na 4. Ctrl S. Minimalna tu nie gra zazwyczaj roli, ale mogę wam pokazać, co się stanie, jeżeli ustawicie dwie takie same. Nie zalecałbym, ale pokażę. Restart. I teraz respimy sobie nasz samochód. R820. Mamy nasz samochód. No i jedziemy. Jak widać, już lepiej trzyma się drogi. Ładnie skręca, ale skręt jest za duży, przez co w niektórych momentach może po prostu tracić jakby trakcję, może i po prostu wpadać w poślizg. I może stawać na dwa koła. Tylko że delikatnie, zobaczcie.
Skręcę na maksa, bez hamulca, cały czas gaz. Akurat, nie wiem, skręt był tak mały, że się nawet nie wywalił. Ale dobra, jak wam to szybciej zaprezentować? Ten skręt jest ok. Ja sobie to skopiuję, Ctrl-C. I ustawimy identyczny, jaki jest powyżej. Czyli maksymalna i minimalna nie będą się niczym różnić. Czyli od razu będzie narzucony taki skręt, taka siła skrętu. Zresetujemy sobie. No i jakie mogą być skutki? Skutki mogą być dość poważne, jeżeli ustawimy coś takiego. Zobaczmy. Rozpędzimy się. Ojejku. Chociaż widzę, że nie ma skutków. Całkiem możliwe, że... Może ten model akurat jest ok, ale jak testowałem na innych, to jeżeli się ustawiło coś takiego, to... To na dwa koła już leciało i na bok. Ale ten model, to też zależy od modelu handling, wiecie? Każdy... O, i tutaj na przykład to bardzo ładnie współgra. Bardzo fajnie. Ojejku, drugi auto zgaspiłem. Bardzo ładnie to działa. Więc tutaj w sumie bym... To też możecie w sumie wytestować. Nie mówię, że nie. Ale no w niektórych modelach może to inaczej działać. Tutaj działa bardzo fajnie ten skręt. Więc możemy podbijać stawkę, wiadomo. Mamy 4700. No to dajmy 5700. I tu już sobie zmienimy dwa, bo wiemy, co się dzieje, nie? Oczywiście sobie resetujemy na stronie. I respimy sobie samochód. K820. No i wiadomo, dźwigamy do tego limitu, aż po prostu auto po prostu nie zacznie się przewracać na bok. Bo wiadomo, jak damy za duży skręt, to auto będzie się po prostu przewracać na bok, no bo za mocno będzie naraz skręcać. Jak widać, nasz bolid bardzo ładnie trzyma się drogi, bardzo ładnie skręca. Troszkę hamulca, wypada po prostu z trasy. Dość szybko traci trakcję. Wiadomo, no, jednak no, zapierdzielamy 300 w zakręcie, to będzie tracił. Ale jakoś w pewnym stopniu można temu zapobiec. I już pokazuję, jak. Będziecie tutaj mieli taką opcję. Dajcie sekundkę, już sobie poszukam, jak. Tyry. Gdzie to było? To chyba będzie to. Traction. Kurwa, latarier. I to po prostu. Nie, czekaj, to nie jest to. Chwileczka. Co do trakcji, właśnie. To do trakcji. Dobra, nie jestem pewien, ale to chyba było to. Jeżeli my ustawimy to na 0, najpierw sobie to ustawiamy. Pamiętamy, że tam było 15 oczywiście. Tu 2.0. Ctrl-Z. Ustawimy sobie to na 0. Zresetujemy nasz tutaj model. Zrespimy sobie. I zobaczymy, jakie są efekty naszej zmiany oczywiście. Jak widać, bardzo zła, gdyż nasze auto zaczyna bujać się na boki. I tutaj już widzimy, że to nie odpowiada trakcji, jeszcze gorzej jest. I przy okazji przewraca się na boki. Dlatego wracamy do notatniczka, Ctrl-Z, mamy 15. Dalej, możemy sobie zobaczyć, co się stanie, jeżeli to ustawimy na 0, Ctrl-S. Ale najpierw pamiętajmy o schowaniu samochodu. Resetujecie sobie na stronie oczywiście, restart. I EGO 820. I w tym momencie nasze auto nie jedzie. Też ciekawe, prawda? Prawda. Dlatego Ctrl. Ctrl Z. I możemy sobie na przykład teraz to zwiększyć o połowę i zobaczymy, co się stanie, jeżeli zwiększymy. Ctrl S. Jeżeli odpowiadało za jazdę, no to wiadomo, że teraz będzie jechać szybciej. Warto sprawdzać, co dana rzecz robi tak jak ja teraz. Ponieważ możemy się też dowiedzieć, do czego dana rzecz służy. Nie pamiętam naprawdę, gdzie było co do trakcji. Chyba, że po prostu to nie zostało uwzględnione w tym handlingu, ale nie wiem. No jak widać, no... Nie pomogło za bardzo. Można powiedzieć, że jest jeszcze gorzej. Tutaj oczywiście w V-menu macie opcję God Mode ustawień na wehiklu, żeby wam się nie psuło. No tylko gorzej skręca, dlatego wracamy do podstawowej wartości 25. Usuwamy sobie autko DV. I teraz
Przejdziemy sobie jeszcze do wagi. Czyli tutaj mamy V-mas. Co to oznacza? Jeżeli damy to troszkę więcej, to na pewno nie zmieni, że nasze auto będzie się lepiej trzymać. Co to zmieni? To zmieni to, że nasze auto będzie miało mocniejszą siłę oddziaływania na inne auto. On po prostu będzie uderzało jakby z większą siłą. Zobaczmy, czy to zadziała. No chyba nie, bo to auto tak bez problemu przesunęło. Może to też być spowodowane tym, że ustawiłem 160 tysięcy. Zobaczmy, że progresu nie ma. Czyli po prostu nasze auto jest za małe. Dlatego wracamy sobie do podstawowej wartości. Dobra, i co? No i tyle by było z handlingu. Jeżeli byście chcieli jeszcze handlingi, to później mogę wam pokazać. Przejdziemy sobie dalej. Czy tu jakiś błąd wyskoczył? CFG Editor. Jeżeli auta mamy już za sobą, oczywiście możemy jeszcze inne auta przetestować. Car Q820. Czy ono działa? Jest nasze auto. Jest oczywiście nasze auto. One też działa. Bezproblemowo. Proszę zobaczyć, bardzo ładnie jeździ. No. Jeszcze nam chłajek został. Zmień nazwę Ctrl-C. I robimy sobie car chłajek. Szukamy chłajera, jest chłajek. Wszystko ładnie działa, wszystko ładnie działa. Tak więc co? Przejdziemy sobie powoli dalej. Czyli po prostu szybszy respawn z tych samochodów. I do tego nam się na pewno przyda kolejny Explorer Pików. Odpalimy sobie i ustawimy 2 na 2. To ty może dewelopera mają KRP? No jeszcze mi brakuje wiele wiedzy, wiesz. Dewelopera Majorki to jeszcze mi daleko. To jeszcze nie ten level. Ja tutaj podstawę wam pokazuję. Ja bym musiał umieć robić w bazie danych i w innych rzeczach, więc nie wiem, developer dla mnie uważam, że jeszcze za wcześnie. Ale dobrze, przechodzimy sobie w TX datę, CFX, Resources i mamy tutaj nasz cars, to jesteśmy w tym pliku. Więc my przechodzimy do scriptsu, vmenu, config i tutaj mamy trzy tutaj notatniczki, permission, location i add-ons. Nas tutaj interesuje add-ons. Ten pliczek już możemy sobie zamknąć i zostaje nam notatnik. Mamy vehicle, add-on vehicle name 1, add-on vehicle name 2, pets, weapons i weapons components. Nas tutaj interesują tylko samochody, dlatego usuwamy sobie to i wpisujemy pierwszą nazwę samochodu, czyli R820. No i oczywiście ponawiamy próbę 820, tylko że Q, dajemy przecinek. Dopiszemy sobie jeszcze jedną, bo nam brakuje chłajera. Skopiujemy sobie chłajera, Ctrl-C, Ctrl-V i zamykamy. I ostatniego przecinka nie ustawiamy, Ctrl-S zapisujemy, sprawdzamy, czy nie mamy jednego z samochodów odpalonego, nie mamy. Tak więc przechodzimy na stronę, tutaj przechodzimy do Resources, no i V-menu oczywiście restartujemy. Dobrze, więc jeżeli zresetowaliśmy sobie V-menu, jeszcze raz to kliknę, wracamy i tutaj wyskakuje alert V-menu i setup, ignore permission, default permission will be used. Czyli po prostu ignoruję wszystkie permisje, ponieważ nie ograniczyliśmy żadnych permisji i każdy, kto by wbił na ten serwer, to po prostu ma te permisje. Możemy to ograniczyć, ale nie będziemy się do tego tutaj kierować, ponieważ gramy tutaj sami. I teraz klikamy to add-on vehicles, które prosiłem na samym początku. I tutaj zobaczcie, że nam się już coś pokazało. Suwy, czyli koło 820. Sportowe, czyli chłajak. I super samochody, czyli R820. I to nam już bardzo ułatwi robotę. Gdyż między innymi nie będziemy musieli już tutaj wpisywać tych całych respów. To już mamy jakby za sobą. Komenda car już jest jakby nam niepotrzebna. Chyba, że będziemy mieć więcej tych samochodów
i chcemy jeden konkretny, to wtedy jeszcze komenda kart się przyda, więc zawsze warto mieć ją gdzieś pod ręką, nie usuwać jej jeszcze, jeżeli nie trzeba. I po prostu tyle. DV oczywiście dalej nam się przyda. Oczywiście możemy sobie znikać pojazd, ale DV-kom jest szybciej. Przejdziemy sobie dalej. Czyli co my tam mamy? Zamkniemy sobie już tutaj pliczek. Pojazdy sobie tutaj też zamkniemy, sobie eksploratora mogę zostawić. Discord. Pojazdy policyjne mamy. Policyjne też możemy sobie pobrać. Zobaczycie, jak to wygląda. Mamy tutaj parę samochodów. Wygląda... Grandiocopter. Tego miałem nie dawać, ale dobra już. Niech będzie. Gramy Grandiocoptera. To będzie ciekawe. Grandiocopter. Ja to testowałem, to jest stąd szczyt wszystkiego. Pobierzemy sobie. Oczywiście non LS-y. LS-y nie wiem, jak jeszcze zrobić, nie zapoznawałem się. Mogę też się zapoznać, jeżeli będziecie chcieli. Dobrze, i tak. Wszystko nam się ładnie pobiera. Tak więc otwieramy sobie plik tutaj, pobrane. I patrzymy, czy się pobiera. No, Ford Raptor już tu się pokazał. Tutaj już te, które są pobrane, możecie usunąć, ale bym nie zalecał, bo jakbyście zepsuli sobie handling, to tutaj po prostu wchodzicie Audi R8, Addon 5M, R i tutaj możecie sobie na nowo handling wziąć, jeżeli byście coś zepsuli, to polecam sobie to odłożyć do folderu. Zainstalowane. Robicie sobie folder i po prostu sobie zaznaczacie rzeczy, które już macie zainstalowane. No może to tak po prostu zaznaczę. Dobra, Ford Raptor się już nam pobrał. A reszta gdzie? Grandiocopter. Oho. Czekajcie, bo tutaj się coś nie pobrało. Zawiodło coś. Cofniemy. Dlaczego to się nie pobrało? Jeszcze raz download file. Coś tutaj... O, dobrze, jest, się pobiera. Tutaj to nawet nie klikliśmy. Chwileczkę tu po prostu trzeba poczekać, bo to wolniej działa niż FiMoc. Dobra. Oczywiście policyjne samochody, tylko Solus PDFR. Z FiMoc nie pobierajcie, bo to nie wypali. I teraz tak. Odpalamy sobie nasze tutaj zainstalowane pojazdy. Piękny Ford Raptor już mamy. Przechodzimy sobie do... albo nie. Już sobie przejdziemy z tego. TX Data Server, CFX Default, Resource, Cars. No i mamy tutaj. Również wkładamy nasze samochody. Możecie... Pisałem to tutaj? Nie, dobra. Zminimalizuję sobie Discorda. Możecie oczywiście... Ojojoj, tu jest stanowczy błąd. Tak nie robimy. Najpierw wchodzimy. Game Files. I... bo tutaj te jeszcze kres weszły, nie? Sobie robicie tutaj... Raptor ale speedy. No. I bierzecie Game Files i dopiero tutaj, od tego momentu kopiujecie. Tak, czy jak wcześniej nie zrobiłem, to było źle. Dobra. Teraz się cofniemy. Za daleko. Ford Raptor. Ford Raptor 1. Dwa razy poprawiam, bez sensu. O, tutaj już jest lepiej. SOTO. Niech będzie. Ale gdzie jest nasz Grandiocopter? Ja bym chciał wam Grandiocoptera pokazać, skoro już go nie usunąłem. Grandiocopter, download file. No, chyba się nie chce coś pobrać. O, jest, dobra, pobiega się. Jest ok. Standardowo wchodzimy sobie na stronę. Tutaj ustawiam sobie, żebyśmy wszystko widzieli. CFG Editor. Wchodzimy sobie. I tak, Ensure i Ensure. Dobra, no i sobie po kolei. Mamy Raptor LSPD SO to. No i tutaj będzie nasz Google Copter. Ten też sobie zamkniemy. Tak więc jeszcze poszukamy sobie naszego Google Coptera. Z tym będzie troszkę więcej roboty, gdyż tutaj będzie... Tutaj inaczej, to jest Apple Math, 5M Ready, Stream Resource. Tu mamy tylko dwa pliki, tu nie mam handlingu, for the boys. Aha, dobra, bo to jest Replace. Tu macie Replace'a,
to replace na 5 ma. Jakbyście się uparli, byście skopiowali połowę plików GTA, to by wam działało, ale nie ma sensu, nie polecam ogólnie, bo słabo to działa replace naprawdę. Robimy sobie Granger Copter. Granger Copter. Kopiujemy sobie te dwa pliczki. Wklejamy. Kopiujemy nazwę. I teraz sobie wklejamy to oczywiście. Zapisujemy plik. No i fajnie. Mamy tutaj Granger Copter Stream Polmav. Jest ok, jest ok. Jeżeli już wszystko zapisaliśmy sobie, wchodzimy w resources. Reload, refresh. I mamy Granger Copter, Raptor LSPD, SOTO. Wszystko załączone? Wszystko załączone. Również sobie te tutaj piękne rzeczy wpisujemy do naszego V-menu. Tak więc kopiujemy sobie dwa. Cyk dajemy, tutaj usuniemy sobie to. I teraz robimy tak, gdyż tu już mogą być nazwy inne. To robimy sobie coś takiego, że wchodzimy sobie w Raptor LSPD. Vehicles i patrzymy sobie, jaki tu jest resp. I zobaczcie, że jest inny niż nazwa, ponieważ sam sobie nazwałem profil. PDRAP, czyli PD Raptor. Dalej sobie idziemy. Mamy SOTO, Vehicles. Te pojazdy nie mają handlingu. Możecie sobie skopiować po prostu z innych samochodów i to tak przystosować, żeby to było, ale standardowo nie mają. Kiedy już mamy to załatwione, Ctrl S wiadomo. No i restart V-menu. Wracamy sobie. Wyskakuje powiadomienie, że V-menu zostało zrestartowane. Vehicle spawner, add on vehicle. I służby ratunkowe, mamy CV camera. PD Raptor. Fajny Raptorek, jeździ. Sygnałów niestety nie ma. Jak ktoś umie, może sobie dorobić. Ale to na razie zostawmy na inny temat. Dalej mamy, powinni tu gdzieś być nasz SOTO. SOTO-a nie ma, dlaczego? Ponieważ źle wpisaliśmy zapewne. Wejdziemy sobie w SOTO. Zobaczmy, SOTOW. No właśnie, mu nie wpisaliśmy. Ctrl S. Tego, tego. O nie, są sygnały, dobra. Dźwięku nie ma. Default. No i co, oczywiście resetujemy sobie tutaj nasz V-menu. Vehicle, vehicle spawner, add-on. No i zobaczcie, że tutaj w służbach ratunkowych mamy F250 Outro. Respimy sobie. I mamy taką ładną ciężarówkę szeryfowską. Tak to wygląda. Nic specjalnego. Możecie zrobić jakiś skrypt później sobie, jeżeli umicie, że możecie też pobrać. Po prostu auto będzie się przyczepiać, dajmy na to, jak podjedziecie tyłem. Możliwości są w Fiverrze nieograniczone, możecie zrobić wszystko. Dobra, tak więc DV-kę sobie robimy. A, jeszcze najważniejsze. Nasz Hugo Copter. Teraz tak, to się na pewno nie nazywa Hugo Copter, specjalnie na to nie zrobiłem. Paul. No. I mamy. Zobaczcie, widzowie. Co o tym sądzicie? Proszę mi powiedzieć. Bardzo ładny helikopter. W wersji wykonania Bahia. Taki sobie lata całkiem. No bardzo fajny. Mi też się podoba. Widzicie, co jeszcze rzucę oczkiem. No, taki mamy fajny helikopterek. Wyskoczymy sobie z niego, zobaczymy. Nawet drzwi się otwierają, zobaczcie. No, nawet się ładnie rozbija. Maksik, jest klasa na Ameryce, bym dodawał. No jak, do policji od razu, ja zagapka pozycję daję. Zakończymy sobie spodowanie. No i co? Bardzo ładny helikopter. Oczywiście to jest po prostu replace tego helikoptera. No i replace, jak wiadomo, świetnie działają. Dobra, tak więc to sobie zamykamy. Samochody mamy już za sobą, więc teraz przechodzimy do coraz ciekawszych rzeczy. Tutaj mamy to. 5 widzów jest, wow.
Spoko aktywność, chyba będę kontynuował serię, wiecie. Jak ci się tak podoba. No, wygląda spoko. Dobra, to sobie minimalizujemy, bo to nam się jeszcze przyda. Tego już sobie możemy zamknąć. Tego też. I tego też. I teraz przechodzimy do interiorów. Interiory są ciekawe i równie łatwe do dodania jak pojazdy i inne skrypty. Gdyż są po prostu fajne. Interiory polecam wam pobierać ze strony tutaj GTA Mod, albo właśnie oryginalnej strony 5M'a. Tutaj macie z GitHub'a. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to jest oryginalne, ale tak podejrzewam. Dobra, dlatego tutaj mamy restaurację Komendę Paletto, salon samochodowy, szpital Sandy i szpital LS. Więc wejdziemy sobie w te wszystkie linczki. Troszkę się tego naotwiera. No i co? Wszystkie, które mamy aktualnie pobrane, wejdziemy sobie tu. Przełożymy sobie już do zainstalowanych, żeby nam tutaj syfu nie robić. I dajemy po kolei. Pobierz. 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 I to jest akurat z GitHub'a interior. Z GitHub'a są naprawdę dopracowane interiory. No i pobierz. Download zipy. Tutaj jeszcze raz potwierdzamy pobieranie. Cyk, cyk, cyk. I cyk. Dobra, poczekamy, aż wszystko się pobierze ładnie. Sekundka. Już sobie możemy odpalić tutaj folder pobrany. Zobaczymy już. Szpital się pobrał. Tak więc co, możemy sobie już go odpalić. Przejdziemy sobie do naszego server data, CFX default resources. I robimy tutaj nowy nawias kwadratowy. Interiory. I tak, zamykamy sobie. Ładnie. Otwieramy nasze interiory. I teraz tak. Kopter to sobie ten. Mamy LSC, LSMC, Hospital i GitMe. GitMe, czyli zazwyczaj jakaś podpowiedź, jakaś może reklama, jeżeli ci się podoba, z donate'u i tak dalej. Tak samo jak ja mówię na live, wiadomo, nie? No, tutaj napisał jak zainstalować. Tym się nie przejmujemy, bo instalacja jest, no, strasznie prosta. Zdajemy sobie po prostu tutaj, żeby przesyłało. Mam nadzieję, tego nie wysłałem. I nazwiemy, zmienimy sobie nazwę Szpital LS. Dobra, przejdziemy sobie dalej, bo już zapewne się zainstalowało. Mamy Burger Shot. Oczywiście 5M, Burger Shot. Ok. I mamy sobie tu Burger Shot. Burger Shot. Restauracja LS. Okej. Okay. Idziemy dalej sobie. Tak jak mówię, jest to strasznie proste. Po prostu testowanie. Jeżeli macie 5M, no to... to nie ma co naprawdę. Naprawdę... sekundka roboty. Zero trudu. Komenda Paletto. Dobrze, i jeszcze tam chyba ostatnie zostało. Nie, jeszcze dwa ostatnie. Mosley, czyli garaż samochodowy, w sensie tam salon. 5M, Mosley. To już od razu polecam sobie nazywać, żeby było wiadomo, co się pobiera, żeby później się nie gubić w tym. Salon samochodowy LS. I ostatnie, czyli szpital Sandy. Tutaj mamy Hospital 5M. Hospital Sandy. Szpital Sandy. Ok, kiedy to wszystko mamy, standardowo trzeba to oczywiście wkleić do naszego editora CFG. Tak więc to już sobie zamykamy, żeby sobie syfu nie robić. Pamiętajcie o tym. Trzech widzów, dwóch uciekło gdzieś. Holipko. No i tak. CFG, nowy hashtag, hashtag interiory. Dobrze. No i mamy tutaj ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to ensure, kopiujemy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmieniamy nazwę, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V.
Ctrl-C i Ctrl-V. I tak ze wszystkim. Nie za dużo tego trochę dałem. Znaczy tylko 5? No, jedna za dużo. Dobra, zapisujemy sobie to. Wchodzimy sobie w Resources. Refreshujemy sobie standardowo. I nam się pojawia nowa zakładka. Interiory. System Resource. Co tu się pojawiło tutaj? Jeszcze z tym. Wszystko sobie startujemy. Odczekujemy sekundkę. I teraz, żeby nasze interiory oczywiście się pojawiły, będzie już wymagany niestety restart serwera. Aktualnie mam czarny ekran, więc może zaraz serwer wywali, nie wiem. Jak klikniesz folder tak lekko z wolną, to będziesz miał zaznaczoną nazwę folderu. Tak, serwer wywaliło rate limit exceeded, czyli po prostu za dużo tych interiorów graliśmy na raz. Ale jeszcze serwer sobie dla pewności zrestujemy, żeby wszystko ładnie się wgrało nam. Czyli dajemy sobie restart serwer, ok, potwierdzamy. Czekaj, co? Jak klikniesz folder tak lekko z wolną, to będziesz miał zaznaczoną nazwę folderu gotową do Ctrl-C. Tak? Czekaj. Klikniesz lekko z wolną. Jak lekko z wolną? Ctrl-C? Że co? Dobra, nie znam się, wiesz? Za głupi jestem na to, sorry. Dobrze, tak więc wracając. Serwer już nam się odpala. Nasze interiory powinny być już wgrane. Mój ten salon samochodowy 20, okej. Zresetujemy sobie 5M, bo już widzę, że jest wysoko. Ciach. Jeszcze tutaj sobie popatrzymy, czy wszystkie skrypty są wystartowane, aby na pewno. Tak, wszystko jest wystartowane. Tak więc co? Możemy sobie już wtedy zobaczyć w dashboardzie, jak to wygląda, localhost. Łączymy się oczywiście. Jakby ktoś miał jakieś pytanie, to oczywiście pytajcie śmiało. Od tego tutaj jestem, żeby dzisiaj was nauczyć, jak stworzyć własne localhosty, żebyście mogli sobie grać. Haha, pa, kliknij sobie dwa razy w folder, tylko że wolniej niż zwykle. A, wolniej! Nie, no i tak mnie wciąga. O, czekaj, raz klikłem. Dobra, faktycznie. Ale nie, to chyba szybciej go odpalę, zmień nazwę, czekaj. No, szybciej zmień nazwę odpalę, ale w sumie fajny protip. Dobra, odpalimy sobie. Tymczasem możemy na przykład dashboard zobaczyć, co my tu mamy. Online. Tutaj wam podpowiada, żebyście zaktualizowali to na fix server. Nie polecam, nie polecam. Jak gdy chcecie mieć tryon na komputerze, mówię. Wydanie 3.3.6.1, jeżeli się tam nie mylę. Live konsole, tam możemy sobie zobaczyć, co tam się dzieje, ale nic tam ciekawego nie znajdziecie. Resources. Diagnostyka, czyli jak tam sobie radzi wasz komputer z serwerem. No, u mnie jest gorzej niż źle, tak to przynajmniej mówią. Admin manager, czyli po prostu te administratorzy i txadmin log. Czyli po prostu logi wszystkie. Majek VPS, freeze lag, detected, this is not an error by txadmin. Aha, ok. Dobra, i jesteśmy na naszym pięknym serwerze. Tak więc idziemy odwiedzić chyba najciekawszy interior, czyli oczywiście szpital. Szpital znajduje się w tym miejscu. F7 sobie klikniemy, gdyż wcześniej zbindowaliśmy. I przejdziemy się. Teraz tak, odpalę sobie streama na telefonie i zobaczę, czy nie będzie przypadkiem mi wybuchał komputer, jak tam wejdę. Ale myślę, że będzie ok. Dobra, poczekajcie sekundkę. Jest ok. Dobra, tak więc wejdziemy sobie do szpitala. Na szybkości pozwiedzamy. Nie, jest ok. 30 FPS. Mogło być lepiej. Jak na live, to i tak dużo. Zobaczę, odpalę tam testowego streama na majorce, jak będzie działać, to. No tu już spadujemy FPS-y do 20. Tak się prezentuje nasz piękny szpital. Możemy sobie pochodzić, poglądać. Bardzo ładny. Jeżeli na przykład na majorce będziemy chcieli zobaczyć czyjś tam interior, a na przykład nie możemy tam wejść z danych powodów, no to oczywiście możecie sobie pobrać swój interior i całego na własność pooglądać, wiadomo. Tylko najpierw musicie go znaleźć, albo poprosić, może ktoś wam go wyśle. Nie wiem. Tak się prezentuje nasz szpital piękny. Nie no, i na live wygląda to całkiem ofensywnie. Tak w sumie, tak samo jak u mnie, ale to mniejsze.
Dobra, idziemy sobie do drugiego już ciekawego interiegu, czyli Komenda Paleto. I nie wiem, czy tam nie będzie gorzej. Ale zobaczymy. Do odważnych świat należy. Jak to się mówi. Idziemy sobie na naszą komendę Super Skok. Już możecie zobaczyć, że się coś pozmieniało. Jednak się nie pozmieniało. Co mogło zawieść w naszej komendzie Paleto? Zaraz sprawdzimy. Server log. Nie server log. Resources. No i jak widzimy, tylko szpital LS się odpalił. I jakimś cudem poszliśmy na ten szpital tylko. Tak więc dashboard. Mogę wam przy okazji pokazać, jak działa Keycall Players XD. Execute. Przy okazji wyłączysz sobie już server. Tutaj w konsoli oczywiście coś tam się dzieje. No i tak to wygląda. Disconnect by server. Keycall for XD. No, fajne, fajne. Dobra, i teraz sobie załączymy serwer na nowo i sobie załączymy te wszystkie skrypty. Tutaj coś wywaliło, tym się nie przejmujemy, nas to nie interesuje. Może jednak trochę. Dobra, serwer lock. Aha, bo serwer się chyba jeszcze nie załączył. Teraz odświeżymy sobie jeszcze stronę całą. I sukces. No i teraz wszystko ładnie działa. Dobra, nie wiem jak ustawić, żeby to się nie wyłączało samo z siebie. Do tego jeszcze nie doszedłem. Jakbym kiedyś doszedł, to bym wam powiedział. Ale na razie to nie ogarniam. No to jest właśnie taki minus tej strony, bo jak był standardowy CFG, czyli że mieliście go tam w pliku z 5mm, to nic się nie wyłączało samo z siebie, a tutaj no jednak się wyłącza. Płacicie coś za coś, macie większą wygodę, ale wiadomo, no trzeba załączać to wszystko po kolei. Ale wiem jak to się obsługuje, bo jeżeli sobie wgramy daną paczkę, no to wtedy mamy już gotowego hate schoola i wtedy no można sobie ładnie poglądać. Dobra, F7, teleportujemy się. No i już widzimy z daleka, że teraz działa nam komenda ładnie. Mamy okienka, tak więc idziemy sobie pozwiedzać komenda. Oczywiście jest taka sama jak na Majorce. Na Majorce jest identyczna komenda. Na Paleto Bay. Czyli co my tu mamy? Mamy tutaj drzwiczki. Wszystko ładnie, oczywiście się usuwa tutaj te bariery, co tutaj zazwyczaj są. Czyli te drzwi nieotwieralne znikają. Możemy sobie tutaj wejść. Dodatkowo jeżeli weźmiemy sobie player, weapons loads, save, nie save, manage. Wszystko full, equip. I weźmiemy sobie bronię. Proszę zobaczyć. W niektórych drzwiach pamiętam, że... Nie w tych? O! Tutaj się ładnie psuje szkło. Jest to bardzo ładnie dopracowane. Za co też oczywiście propsuje. Tutaj również będzie bardzo fajnie zrobione. Idealnie na wjazdy, na komendę szeryfom XD. Tutaj mamy magazyn ładny. Tutaj są cele. No i co? Wszystko fajnie, prawda? Prawda. No i tutaj mamy tylnie wyjście, oczywiście wszystko ładnie działa. Dobra, kolejnym ciekawym interiorem i chyba najmniej zoptymalizowanym, ponieważ tam FPS-y mogą sięgać nawet 15, będzie Burger Shot na Winewood. Przejedziemy się tam, raczej przeteleportujemy, chciałem powiedzieć. Widzimy Burger Shota fajnie i im bliżej jesteśmy, tym szybciej FPS spadują. Zobaczcie, 30, 20, 27, 25, 20... 18. No i 16. Jak powiedziałem, do 15 spadłem. Tak więc Burger Shota na szybko przelecimy na pierwszej osobie. Mamy kibelki. Tutaj mamy kuchnię. Dlaczego na pierwszej osobie? Ogólnie już mówię, jeżeli ktoś by już chciał zapytać na pierwszej osobie, po prostu łatwiej się pogorsza, jeżeli są lagi. Tutaj mamy parking. Długie wejście tutaj od zaplecza Staff Only. Ten też się da wejść. Tutaj ładnie kuchnia. Tutaj jakiś magazyn. Ładne mięsko. Mięsko też dopracowane fajnie. Krywka z niego leci, jak po sekundach. No i co? Fajny taki burger shot. Na pewno nie dla mojego komputera, ale fajny. Leciał followek. Lil Michael. Dziękuję za followa. Tak to się prezentuje. Widzę, że FPS tyle co ja. No miałem więcej, ale musiałem sprzęt, no niestety, zwrócić z pewnych przyczyn. No i jesteśmy w wersji tej, no, takiej, jakiej było. Dobra, Szpital Sandy sobie pójdźmy teraz. To nie jest jakieś tam super ciekawe, ale mimo wszystko pokażę. Szpital Sandy też podobny jak na Majorce RP. Czyli po prostu wchodzimy i mamy prosty szpital.
Prosty szpital, tutaj jakieś miejsce do badania się, tam do opatrywania łóżka, dwa wyjścia i tyle. Proste. Proste. Dobrze, no to lecimy do ostatniego interregu, czyli do sprzedaży samochodów na Grove Street. Dobrze, to będzie w tym dokładnie miejscu, już wam pokazuję. O, tutaj. F7. No i mamy tutaj oczywiście sprzedaż samochodów. Nie, nie tutaj. Tutaj. Mamy, to sobie nawet weźmiemy samochód, żeby lepiej wyglądało. Tu już nie będzie nam potrzebna pierwsza osoba. Vehicle, spawner, add-on vehicle. Jak będą, niech będzie nasz Audi Q8. No i sobie, dajmy na to, wjedziemy tędy. Proszę zobaczyć, bardzo ładny garaż. Wysiądziemy sobie. Ej, wiesz może, czy jak się wygra mod do fabularnego GTA, na przykład LSPD, to będę mógł grać 5M, czy nie? 5M będziesz mógł grać co innego z GTA Online. Jeżeli nie zrobisz sobie kopii zapasowej GTA i wgrasz Rage'a do głównego GTA, no to będziesz miał problem i będziesz musiał instalować całe GTA, żeby się tego pozbyć. No, jeżeli po prostu zrobisz sobie kopię, no to nie będziesz miał problemu. Nie no, ale chyba do 5M też chyba jednak będzie potrzebna kopia. Nie wiem, nie testowałem, czy da się grać z Rage'em na 5M, ale no. Jak coś, to ci polecam zrobić kopię i tam sobie wgrać całego Rage'a i te wszystkie mody. Bo jeżeli wgrasz Rage'a i mody do LSPD, tam do fabularnego, to możesz mieć problem później z GTA. Czyli jakby ci się załączyło, to lepiej nie wchodź na online'a, bo możesz bana wygrać. Ale jeżeli się nie załączy, to okej. A jak się robi kopię? Po prostu bierzesz folder i kopiujesz. Desanitas, dziękuję za follow. Nie zdążyłem przeczytać do niego niku, więc jakbym źle przeczytał, to przepraszam. No i tutaj mamy oczywiście warsztat. Dobra, więc to były wszystkie interiory, które aktualnie wygraliśmy. Teraz przejdźmy sobie do nieco ciekawszych interiorów, czyli interiory na oszkłe gangów. Czyli na pewno mam tutaj na myśli Balasi, Wagosi. Tutaj Wagosi. Przyspieszymy trochę. Tutaj Groszki. I na drugim końcu mapy czekaj, gdzie dokładnie? O, tutaj będzie jeszcze. Nie tutaj, jeszcze dalej. No gdzieś tutaj jeszcze Magabunda będzie. Chyba ten dom. Tak, to będzie ten dom, będzie Magabunda. Dobra. A jak się robi kopię? Nie, po prostu klikasz prawym, patrz, pokażę ci. Jak masz, dajmy na to GTA, nie? Czekaj, dysk C, pliki. Masz GTA. Klikasz po prostu. Czekaj, zaznaczasz sobie. Dajesz kopiuj i poniżej dajesz po prostu wklej. O, tutaj wklej. No i to wszystko. I robi ci się kopia, tam z godzinkę ci się będzie robić, zależy też od kompa i będziesz miał. Wracając. Ośki gangów. Wejdziemy sobie oczywiście na naszego Discorda, gdzie wszędzie jest przygotowane. Jakieś pingi poleciały, czekajcie, co to na szybko przeczytam. Co tam oni jak zwykle ode mnie chcą. Czekaj, tutaj. A, mogę tam z policjantów. Mniejsza z tym, dobra. Jak już mamy naszego Discorda, tutaj proszę zobaczyć, mamy poniżej ośki gangów. No to co? Zaraz spoilerujemy sobie. Ej stary, bo w ogóle WL pytasz, ciężko znać? Hehe. Czy ciężko? To jest pytanie, na które można spytać dwie strony. Jak ktoś przyjdzie po prostu, bo sobie przyjdzie, to będzie ciężko, bo nie będzie znał regulaminu. Jeżeli ktoś czyta regulamin ze trzy razy, to śpiewająco zda. To ja mówię, z punktu widzenia zależy od punktu siedzenia. Dobra, odpalamy sobie wszystko. Wszystkie te linki. Nie no, u mnie w WL nie jest ciężko zrobić. No połowa przynajmniej zdaje na oko, więc jest okej. Wystarczy, że tam będziesz miał historię na postać ładną, przygotowaną. Żeby też to nie było jakieś... no, rodzice go porzucili i przyjechał do Los Santos z gry ten być gangsterem. Taka historia to nie przejdzie. Muszę się u ciebie zapytać, bo jesteś kosuk. No nic, kurwa, słuchaj.
Zobacz to. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale ja nawet pochwały dostałem. Jako WL checker. Dostałem pochwały, że robię dobre WL-ki. Więc... Nie wiem, nie wiem jak, ale no, jakoś to wyszło. Dobra, ale mniejsza z tym. Jest Vagos, jest Magabunda, Familia i Balos. Sobie zamykamy niepotrzebne strony? No i poga, będę musiał cyby, haha. Możesz się ze mną umówić, tylko uważaj, bo się robią kolejki pięcioosobowe. Czasem do mnie. Więc czasem ciężko może być. Dobra. Tak więc tak. Mamy... wchodzimy sobie w nasz TXD, to oczywiście CFX, Resources, Interiory, TX Admin odpalamy i potrzebujemy drugiego eksploratora plików. Tak więc sobie odpalamy. Albo nie, w sumie nie będzie trzeba. Pokierujemy się tym. Czyli po prostu... A nie, dobra, jednak będzie trzeba. Eksplorator plików, odpalamy sobie. Pobrane. I wszystkie poprzednie interiory, czyli Mosley, Paletto, Hospital, Burger i LSC dajemy sobie do zainstalowanych. To sobie zostawiamy, dobra. To ja sobie to dam na drugi monitor, żeby wam to tam nie przeszkadzało. A ten dajmy, że chciałem być LSPD, historia by musiała być związana coś z LSPD, to mogę, że małym straciłem tatę, bo został postrzelony i stwierdziłem, że chcę pilnować porządku w mieście i itd. Nie no, jak idziesz na LSPD, to raczej musisz mieć dobrą godzinę, musisz być wykształcony, wiadomo, że przeszedłeś całą szkołę, nie? Przykładałeś się do nauki, że jednak się jakoś miałeś dostać, to nie możesz, że zostałeś zaniedbany, to sobie idziesz do LSPD i wyjebany. Wiesz, musi być to jakoś powiązane. Dobrze. Tak więc co, Balasint. Mamy Balasinta, nie? Balasinterior i wiadomo, że już byśmy to przeciągnęli, bo fajnie Balasint, nie? Jest, najpierw trzeba Balasinta przeciągnąć, bo jak przeciągniemy tamtego Balasinterior, to nam nie zadziała. Zakładamy sobie Balasinterior. Albo nie, Balas-LS. Idziemy sobie dalej, wychodzimy z tego Familis. I tak samo, nie Familist, tylko Famalisint, czy jakoś tak, nie wiem jak to się czyta. Wiem, wiem. No, no to dobrze. Zmień. Nazywałem Familist. Nie wiem czy dobrze napisałem, ale... Lecimy dalej. Magabunta. Olala i błąd. Ctrl Z. Najpierw wchodzimy, później przyciągamy. A mogę się spytać, mogę sobie napisać historię i czytać? Pewnie, nawet zalecane jest napisanie sobie historii. Magabunta LS. I ostatnie Vagos. Integral Vagosów jest bardzo ciekawy, to będziecie musieli sobie zobaczyć. Vagos LS, dobra. I teraz jak najlepiej sobie to robić, żeby się nie pogubić? Data modyfikacji ustawiacie sobie i po prostu wam się w kolejności od najstarszego do najnowszego poukładają. W sensie na odwrót, od najnowszego do najstarszego. To już sobie zamkniemy, to nam się nie przyda. Wchodzimy sobie w CFX Editor, czy tam CFG, sorry, pomyliłem się. I kolejne tutaj 4 Ensure. Czekamy Ensure. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. No dobra, lecimy. Ctrl Z, cyk, spacjo. I sobie zaraz to wszystko wklejamy. Serwer zaraz sobie wyłączymy. Wystartujemy te skrypty. I zaraz zobaczymy, jak będą wyglądać kolejne interiory. Zapiszemy sobie plik. Teraz dashboard. Wyłączamy serwer. Na pewno jesteśmy tego pewni. Tutaj już sobie te pliki, które wrzuciłem, to oczywiście dam sobie do zainstalowanych. No i co? Teraz na pewno przyda się resources odpalić i nie działa, bo trzeba załączyć serwer. Dlatego załączamy serwer. Dobra, w tym czasie jeszcze się zareklamuję na szybciutko. Jeżeli się coś komuś tutaj by spodobało, chciał zostać na dłużej, to mi się przeglądarka już gliczuje na tym komputerze i czuję się smutno. O, jest dobrze. Więc na przykład, nie wiem, możecie wejść na mój kanał. Jeżeli ktoś by po prostu chciał zostać na dłużej, to tutaj musicie poczekać, aż się wam wszystko załaduje. Wiadomo, nic nie jest szybkie.
spauzujecie sobie streama, tam wyciszy, nieważne. Zresztą ten serwer zdążył się załączyć za ten czas, zanim ja odpaliłem tego Twitcha. Smutne życie, .jpg. No i co, jak wam się załaduje? Raczej nie załaduje. Dobra, to jeszcze ja już może odpalę za ten czas te interiory wszystkie. Dobra. O Jezu. Nawet się poreklamować nie można. Na własnym streamie. Dobra, cyk, wszystko wystartowane. Nie wszystko, dobra, teraz wszystko. Lipa, że trzeba to startować, nie wiem, poszukam jak to zrobić, żeby to się samo startowało, ale... Na ten moment, nie wiem, może będzie trzeba start po prostu wpisać, czy to się będzie... Wow, bez progres, załadowało się coś. Dobra, mamy to odpalone wszystko. Tak więc notatniki, nie, notatnik zostawiamy. Tutaj wyłączamy to. Przeglądajkę zostawiamy, Spotify'a, muzyczka leci, OBS, stream leci. Eksplorator plików zostawiamy, nic nie wyłączamy na ten moment. Chodzimy na Five'a, Five'em też ma laga. Tak samo jak Twitch. O, dobra. Super, dajmy na to, że wam się podoba tutaj streamy, chcielibyście na bieżąco informacje o streamach. Klikacie sobie tutaj w opisie Discord i was przekieruję na naszego pięknego Discorda, raczej zaproszenie do tego Discorda dostaniecie, jak chcesz się nazwać. Nie wiem, jakoś fajnie. No i Discord oczywiście wygląda w taki sposób. Proszę zobaczyć. Tak wygląda Discord. Tutaj ktoś coś na głównym nawet napisał. Na Discordzie również będzie tutaj zaproszenie do serwera, w którym mam się ma owca, SpongeCox. Tutaj oczywiście pojawi się zaproszenie do tego serwera, więc również zapraszam. Po streamie oczywiście wrzucę. Tam będę na bieżąco, tam jeszcze zrobię kanał propozycji do następnego streama, gdzie będziecie mogli mi wrzucać jakieś nowe rzeczy, jeżeli uznam, że to co słuszne, to po prostu gram. A jeżeli komuś by się podoba i chciałby wesprzeć moje powolne działanie komputera, to może chociażby zostawić dotację. Klikacie sobie tutaj, wpisujecie nick XD, tu i adres e-mail, też XD, gmail.com, nie, wpisujecie wiadomość, Cox stream. Dajmy na to, o tak, dajecie sobie dalej, wybieracie jakąś tam formę płatności, nie wiem, dajmy na to, zaznaczamy wszystko, wysyłacie tam kwotę, na przykład tyle, no i sobie tam przychodzicie do wysyłania, nie, wiadomo. To? Dobra, walić to. No to co? Przejdziemy może już na nasz serwer, tu już się Five'em zdążył ogarnąć. To jest przykład, dobra, jesteśmy na naszym serwerze. To idziemy sobie zobaczyć pierwszy nasz interior, Balasi. Czyli idziemy na patelnię tak zwaną Grow Street. F7. A to dalej ci nie mogę powiedzieć, wiesz? Ja wiem, że ty byś chciał, ale no. I mamy tutaj interior Balasów, również używany na Majorce. Aktualnie jest wgrany nawet. Tak on wygląda, tutaj szybko się przejdziemy. Tutaj mamy łazieneczkę, tutaj mamy jakiś stolik, salę spotkań. Dalej idąc. Tutaj mamy magazyn. Tutaj jeżeli wejdziemy sobie, tu mamy jakąś wytwórnię kokainy. A jeżeli spojrzymy za okienko, to mamy tutaj miejsce, w którym został wysłany trzeci film z pogrywania Mediny. O, tutaj sobie stał. Jednostka Crimes and Unit, polecam. Dobra, no to co? Na Families lecimy. Families tutaj ma interior. Tutaj wejdziemy sobie. Tutaj już możecie zobaczyć szybkę. Tu są drzwi, tak więc sobie wejdziemy przez te drzwi. No i co my tu mamy? Jakieś bramki. Łazieneczka. Lodóweczka, kucheneczka. Nic szczególnego, jakiś rozjebany gower. No, takie same fajne rzeczy. Lecimy na Wagosów, gdyż mamy to najbliżej. Chodzi mi oprócz pojęć to, co z regulaminu. No słuchaj, no musisz się wyuczyć regulaminu, nie mogę ci powiedzieć, z czego będę pytał, no. Też musisz się jakby postawić tutaj jako WL checker i zobacz, że mu rozpowiadasz wszystkim, czego mają się uczyć, to... To on się nauczy tego, co musi, a tego, co nie musi, to się nie będzie uczył, no proste. Musi się wszystkiego nauczyć. Nie wiesz, czego będę pytał, dobra. No i oczywiście tutaj mamy Wagosów. Wagosi tutaj mają takie pokoiki, tych pokoików jest strasznie dużo, to pokażę tylko jeden. Przelecimy jeszcze na noclipie, to sobie ustawię na, nie wiem, jakiś tam normal. No i tutaj mamy okienka, zobaczcie. Tutaj ładne, tutaj
integrałki troszkę niżej, troszkę wyżej. No i tu mamy pokoiki, dużo takich pokoików właśnie. Fajnie to całkiem wygląda. No i co? No i super. Tak więc co, polecimy sobie jeszcze na Magabundę może. To było dokładnie w tym gdzieś miejscu, nie w tym miejscu, w drugą stronę. A może się po prostu przeteleportujemy. F7. I lecimy. Jest tutaj piękne mieszkanie Magabundziarzy. No moja rodzica akurat był inny interior, ale to też taki może być. Ładna chatka. Troszkę pozabijana dechami, ale może być. Na przykład tutaj. Tę pierwszą salę sobie odpalę, bo te schody zostawiają opór mocny dość. Mamy tutaj małe okienko, też zabite dechami niestety. No i co? Wszystko fajnie, wszystko pięknie. Tylko teraz, no, chcielibyśmy zapamiętać te miejsca, prawda? No to co? Na przykład nie umiemy wspamiętać, gdzie jest tej ośka balasów, nie? Wiadomo. Tutaj z pomocą przychodzi nam oczywiście V-menu i stronę Five'a. Co ona na myśli dokładnie, tak więc już tłumaczę. I tutaj właśnie to, co mówiłem też na początku streama, czyli blipy. Warto sobie odpalić, bo to będzie w dalszej części. Czyli oznaczanie sobie po prostu interiorów. Jesteśmy na ośce, chcemy sobie ją oznaczyć, żeby było wiadomo, gdzie ona jest. Więc chodzimy sobie Miss Settings, Developer Tools i Show Coordinates. Przechodzimy teraz w okno. Five'a sobie pomniejszamy do takiego poziomu 1/4. Tak sobie tylko kordę było widać. To sobie możemy nagle zminimalizować, to również. Chociaż nie, to nam się przyda. To nam się tutaj przyda. Dokładnie początek serwera, utworzenie serwera i tutaj sobie polecam wejść w tutaj doksy. Jeżeli zjedziecie sobie na dół, to na samym dole będziecie mieli jeszcze parę przydatnych rzeczy, czyli using server scripts, starting server scripts, czy jakoś tak. To nie, coś innego. Czekajcie, sobie to powiększę. O, i teraz widzę, co to chciałem widzieć. Czyli tak, server manual scriptings. To nie. To też nie, scriptings to nie. Tu musicie sobie odpowiedniego poszukać. To chyba będzie games reference. Tak, mamy blips. No i tutaj mamy oczywiście ID wszystkich blipów. Teraz wracamy sobie do naszego notatniczka, który wcześniej mieliśmy odpalony. I tak, szukamy sobie, albo nie, ten notatniczek nam się jednak nie przyda. Musimy sobie wejść jeszcze raz tutaj w pliki naszego serwera, txdata, cfx, resources, scripts, vmenu, config i tutaj wchodzimy w location. I tutaj mamy teleporcję, teleporcję za chwileczkę. Najpierw omówimy sobie właśnie te blipy. Tutaj macie blipy, no, tych rzeczy, które już są poustawiane. Możecie je pousuwać, jeżeli wam się nie podobają, nie wiem. Police Station macie, nie? Dajmy na to, chcecie, wam się biały kolor podstawowy nie podoba, chcecie mieć jakiś tam, nie wiem, niebieski, kiwie. No to wchodzicie sobie tutaj, no i 63 macie, taki fajny niebieski. No to bierzecie sobie ten pliczek i tutaj w kolor podmieniacie na 63, nie? Ale my chcemy dodać. Tak więc co? Jeżeli chcemy dodać blip, jest to też, no, może już nie jest to proste, jest to troszkę ciężejsze. Zaznaczamy od przecinka tutaj do przecinka, czyli jakby nie zaznaczamy tylko jego przecinka, tylko do przecinka i najlepiej przedostatnie, wtedy się najłatwiej dodaje i wklejamy to. Nazwę możemy sobie ustawić dowolną, dajmy na to balas ośka i teraz sprite ID, czyli po prostu ID naszego blipa, czyli co ma się wyświetlać. Tak więc poszukamy sobie blipa, niech będzie kombinezon 366. Albo nie, będzie maska 362, nie? 362, no to tu będzie 6, tu będzie 2. No i jeszcze przydałoby się jakiś kolor ładny na to ustawić. No to niech będzie 27. Taki ładny fioletowy balasowski. 27. No i teraz jeszcze jedyne, co nam pozostało tutaj do zrobienia, czyli przepisanie koordynatów. To już jest raczej prostsza sprawa.
wyspę. Zaraz zobaczymy, co tu zepsułem. Miss Settings, Developer Options, Tool, tam w sensie. I już patrzymy, co się nie zgadza. No to na początku tak. Koordynaty. I już widzę, że tutaj jest, powinno być 105. 105, 57. I zapisujemy sobie Ctrl-S. No bo ja to tutaj wpisywałem. No właśnie, no to... Czego my chcemy? No ja to już może usunę. Żeby to już tam nie psuło. I tam kolor 27 był. Ctrl-S. Admin. I restarcik V-menu. Ty mał lag jeszcze, był restart. Jeśli chodzi mi o to, co możecie się spytać regulaminu oprócz pojęć. No nie mogę ci mówić, słuchaj, no. Naucz się, co uważasz za słuszne. Jak cię przepytam, to będziesz widział, co się powinno uczyć, a co nie. Taka i balas, ośka, dalej koordynaty są jakoś źle ustawione. No się to przemieściło. No dobra, rozumiem, no i super. Ale coś mi tutaj zawodzi. Te kordy tutaj, balas, ośka. 105 się zgadza. Tutaj minusa nie ma. To też taki szczegół, ale... No tutaj może dużo zrobić. Ctrl-S. I tutaj restartujemy. I teraz już jestem pewien, że będzie wszystko w najwyższym porządku. A w razie czegoś mogę pisać do ciebie na... Nie ma takiej opcji. Jak odpowiadasz, to nie możesz sięgać do kogoś, nie. Dobra, i fajnie nasz balasz ośka się ułożył. Tutaj sobie ustawię ekran na środek sam. Okej. Zobaczcie, nasz balasz ośka jest ładnie ustawiony. Mamy. Dobra, nie wiem, możemy sobie jeszcze zaznaczyć resztę tych tutaj ośek całych. Czyli tutaj mamy families. No głupi jest, chodziło mi, że jak będę chciał odpowiadać, czy MG, to by pisać na Discordzie, że chce się mówić. No to już odpowiesz, jak uważasz. Tam jak będziesz uważał, to już ci nie będę mówił, jakie są odpowiedzi. Dobra. Okej, tutaj się przegwa jeszcze nam zrobiła. Dobra, czyli skopiujemy sobie jeszcze raz balasioszka, tylko że teraz zrobimy families ośka. No i oczywiście standardowo trzeba koordynaty zmienić, wiadomo. Więc wyłączamy standard clipa, miss settings i teraz już to lepiej będzie szło, więc koordynaty. No i sobie gdzieś to przesuniemy na dół. O, no i fajnie. I sobie przepisujemy, oczywiście już bez błędów, tak jak przed chwilą. Tutaj minus 155, minus 1500, 85 i tutaj Z mamy 34. To już sobie przy okazji pozapisujemy resztę, już nie będziemy tego gestartować za każdym razem, bo to tutaj nie da się nic zepsuć. Już sobie zmienimy w Vagos. Oha, jeszcze czekaj, zapomniałem, że tutaj, żeby im kolorek zmienić, jaki będzie na zielony kolorek. Na zielony kolorek tutaj będzie 69, okej. 69. A nie, czekaj, bo tutaj to żółte będzie, to tutaj 46, a tutaj 69. Okej, Ctrl-S. No i co, i lecimy jeszcze na Vagosów. Tutaj mamy Vagosów. Cyk. Gdzie jesteśmy? Tutaj mamy Vagosów, że tak sobie już podlecę. Fajnie, o. Dobra, i lecimy z tematikiem. Już bez błędów żadnych. Bez minusa 3, 3, 5.
Dalej mamy 2000 na minusie 2033 i wysokość 21. Chodzi mi, czy jak zdecyduję się na to, że jestem gotów zdawać WL, to czy mogę ci napisać na PFU na Discordzie, że chcę odpowiadać gociksu? No tak, wbijasz na poczekalnię, tam WL, no i piszesz do kogoś, czy tam przyjdziecie przepytać, nie? Wiadomo. 158, Ctrl S. Dobra, i to już mamy, jeszcze Magabundę sobie pojedziemy ogarnąć. Magabunda była w dokładnie tym miejscu. Więc F7. I jeszcze sobie raz skopiujemy. Ctrl C, Ctrl tutaj V. I Magabunda, ośka. I kolor tutaj 38, akurat mi się rzucił w oko. A to mogę do ciebie pisać, żebyśmy się umówili, bo coś tam mówiłeś, że można się u ciebie umawiać na zdawanie. Pewnie można się umówić, kiedy ci tam pasuje, też tak się umówić, żeby też mi pasowało, wiadomo. I nie będzie z tym żadnego problemu. 1436, tutaj 1496, 1496, na minusie oczywiście, wysokość 63. Wysokość tutaj, nie wiem, może jak jest wysokość, to jest większy blip. Dobra, kiedy już mamy wszystko załatwiony, takes admin oczywiście, get start w Auminu. Teraz zmykam na majorę. No, zmykaj, miłej gierki życzę. Dobrze więc, no i co, to już mamy załatwione, tak więc ustawimy sobie pełny ekran, no i zobaczmy, że tutaj pojawiła nam się Magabunda, tutaj nam się pojawił Wagosi, tutaj Balasi, a tutaj Families. Mamy ładnie ośki zaznaczone. Mamy. Dobra, to może jeszcze teleporty. Dzięki, nie ma za co. No to teleporty nie powinny być ciężkie. Tak mi się też wydaje. Przejdziemy sobie na samą górę, gdyż tutaj mamy teleporty example location. To możemy sobie zostawić. I tutaj mamy tak. Walimy sobie do przecinka. I to kopiujemy. Ctrl C i C, Ctrl V. No i mamy name. To zrobimy se tylko już balasów, nie będziemy robić na wszystko balas. Ośka, już tam mogę pozostrymy se zrobię. No i idziemy teraz kopiować od balasów. Czekaj, sobie zrobię szybciej. Balas. Znajdź następny, ok. No i kopiujemy se koordynaty, nie? Wiadomo. C w górę. I następny. Dobrze. No i koordynaty. Wyróżniona wiadomość. Poradniczek super, ale muszę zawijać. Jakbyś wbił na LSPD i miał chwilkę, żeby zatrudnić, to daj gdzieś znak. Czy na DC, czy coś. Trzymaj się, wariat i miłego streamka. Dziękuję ci bardzo. Będę tam pisał na IC, jeżeli będę zatrudniał. Ale to już na pewno nie dzisiaj, bo wątpię, że znajdę jeszcze chwilę czasu. Dzisiaj streamka już raczej do 21 pocisnę, więc super będzie. Hiding. Hiding to... to będzie chyba wysokość, ale nie wiem. Zostawię jak jest. Dobrze. I zobaczmy, czy wszystko jest ok, tak jak powinno być. Czy nic tutaj nie zawodzi. Więc robimy Ctrl S. I uwaga, chwila prawdy. Oczywiście, jeżeli coś się zepsuje, no to usuwamy, wiadomo. Restart. Odpalamy. Wszystko działa, o dziwo. O dziwo. Więc chodzimy Miss Settings, Teleport Options, Teleport Location i mamy balans ośka. Proszę bardzo. Wszystko ładnie działa. Hitting to chyba była wysokość. No i super. Tak więc lokacje V-menu mamy ogarnięte. To już sobie zamkniemy. I czy coś nam jeszcze zostało? Nie no, już hide squirrel, ale tego już na razie nie zrobię. Pozdrawiam Karociksu, dziękuję ci bardzo serdecznie. Tak więc co, możemy sobie jeszcze poszukać jakichś samochodzików, jak już wszystko mamy ze sobą. Mamy ładnie oskryptowanego localhosta, mamy tutaj inne blipy zrobione. Mamy ładne teleporty.
ładne samochody. Handling też do jednego z samochodów zrobiliśmy.